A wiesz, że Rafał Majka, który tutaj był, mówił mi, że kolarze, mężczyźni, sikają jak jadą. A u was? Oni niestety muszą wysiedzieć na siodełku często po 6 godzin w trakcie zawodów. My mamy tylko godzinę 30 wyścigu. No dobra, ale opiłaś się, jedziesz i mówisz, oj, coś czuję, chyba nie dojadę. I co robisz wtedy? Mówisz, przepraszam dziewczyny, ale chwileczkę, nie? Nie, ten kostium nie, się rozpina tu czy tu? Słuchaj, no, tu byłby problem. O rany, tu! Byłby problem, tak. Tu trzeba o rany. Wiesz, czyli nie? Teoretycznie w nasze stroje kolarskie mają tak zwany pampers, ale do czego innego służący, bo to po prostu wkładka, która sprawia, że nie boli się pupa. Ja jestem już w tym wieku, że ja znowu wiem, do czego jest pampers. No. Czyli naprawdę jedziesz i... Nie, absolutnie nie. Nie zdarza się to naprawdę w godzinę 20, nie ma takiej możliwości, żeby ci się zachciało wyjścia do toalety, więc ważne jest to, żeby... Przed startem jeszcze... Pójść. Nie, bo tak pytam, bo nikt o takie rzeczy was nie pyta. To są ciekawe rzeczy. Ktoś chce na przykład wybrać się, żeby zostać zawodowym kolarzem, a ma sobie pęcherz. No to nie powinien. Ty jak grasz koncert na przykład i ci masz ochotę pójść do toalety, to co mówisz? Mówisz, ale to nie rozchodźcie się, dwójeczka i wracam. Dwie godziny. Na szczęście nie było takiej sytuacji nigdy. No ale wyobraź sobie. Mi kiedyś Daniel Olbryski opowiadał, że miał taką sytuację w teatrze. I co zrobił? Prosił, żeby nie mówić.